Dzień dobry. Dzisiaj mamy niedzielę 17 października. Pracujemy przy wentylacji. Jesteśmy na mojej małej pasiece. Czy one nie mają za dużo wilgoci? Żeby to sprawdzić. Nie, nawet dość się mają pszczółki, fajnie. To jest bukwast meda. O, nawet tych bocznych, nagrywaj, nawet tych bocznych ramek nie chcą przenosić, czyli mają pełno pokarmu. O, tam wentylację może Szymon nagrać, jest otwarta na zimę. Także jest tu fajnie, tu przyłożymy z powrotem. Tu nic nie będziemy robić. Zamkniemy, to są ule firmy Burnat. Pierwszy raz je testuję. Bardzo dobre, polecam Szymon. Zobaczymy dopiero po... A miałem podpisać jeszcze, że to jest pszczoła. Kartę ulową. Nagrywaj tam jeszcze z przodu. A ja tutaj, to jest pszczoła Bukwast Kaukas. 2021 matka. Tak. Tu jest 10 stopni ciepła, to one siedzą już w tych kłębkach. Mało co wylatują. Jak widać kilka uli tylko wychodzą. Praktycznie wszystkich, ale bardzo mało. Na przykład w tym ulu w ogóle nie wychodzą. No bo jest zimno już w ogóle. Siedzą. Tu otworzymy następnego. I jeszcze następnego. Z 5 uli jeszcze mamy. Ale to nie będziemy tyle nagrywać. Tu mało co pszczół. Nie, że mało pszczół, tylko patrzę, czy nie ma na tej folii wilgoci. Bo jak... Ta strona jest wyższa i raczej powietrze wchodzi od dołu po skosie. Bo zawsze jak jest zimno zimą, to pszczoły nie umierają od wilgoci. Tylko... Od wilgoci właśnie się... Od wilgoci, ale nie od zimy, tylko od spadających na nich kropelek wody zimnej. Tu jak pobierały pokarm, to dałem parę listków, żeby czasem jakby która gdzieś weszła. Bo to mi nie dociska się akurat, bo inne ramki się nie potopiły. I tu przez to idzie wentylacja. Podkarmiaczka Burnat. I tak zostawiam po prostu na zimę. I zobaczę, przetestuję te ule. Następnie. I już z niego nie wylatują najsłabsza rodzinka. A skąd wiesz, jaka jest rodzinka, Szymon? Gdzieś weszły bokiem przez dziurę. Buczą. Nie ma wilgoci. Tu dałem chodzą. O, nie będziemy dłużej więcej. Jest dobrze. To parę pszczółek, to coś wyciągniemy. Pokazać pszczółki. Tam chodzą sobie w środku pszczółki. O. Nie no, widać. Dobra. I jeszcze popatrzymy na jeden ul. Trochę agresywniejsza ta była rodzinka. Czysty Kaukas, chodźcie. Czysty Kaukas. Ona miała... Gruziński Kaukas. Od Grzegorza Pawluka. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. To czyli ten. Cegiełki z kwasem mrówkowym. Nie ten. To jest Ukrainka. To nie ten. Tutaj, chodź. Tu. Najlepszy sposób podawania pokarmu to cegła z kwasem mrówkowym. Mają się dobrze. Chodź tutaj z tej strony, to zobaczymy, jak się dokarmiły. Tu, żebyś widziała ramkę. O, nawet na tej przyniosły. Widzisz tutaj, Szymon, tu, o, żebyś nagrał. Jest, trochę zaklepiłem. Tu patyczek. No. Także wentylacja jest dobrze, sucho mają. Sprawdzimy znowu za miesiąc czasu. Dawno nie nagrywaliśmy. No, pozdrawiamy Pasieka Janowice. Skrug Wiesław. No. I Szymon. Nagrywałem. Nagrywał.